The Dietrich, nowo otwarty punkt w Lubaczowie przy ulicy Konopnickiej 3, zaprasza do współpracy instalatorów, biura projektowe i klientów indywidualnych. Punkt oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie doboru technicznego, a także serwis urządzeń. Na klientów czekają też atrakcyjne ceny. Dzisiaj pozwolę sobie mówić tak, jak również najmłodsi nasi wykonawcy. Pozwolę sobie dzisiaj mówić bez mikrofonu. Myślę, że mam taki donośny głos. Słychać mnie wyraźnie? Tak! No to super. Myślę, że również dzisiejsi nasi młodzi recytatorzy również będą mówić głośno. Oby tutaj wszyscy wyraźnie słyszeli. Witam rodziców, opiekunów, nauczycieli na drugim gminnym konkursie poezji patriotycznej. Cieszę się bardzo, że tutaj zgłosiły się szkoły z terenu miasta i gminy Olszyce. Pragnę teraz powitać szanowną komisję. Witam panią Annę Kubrak. Języka polskiego w Zespole Szkół w Olszycach. Również witam panią dyrektor z Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszycach. Pana Dariusza Sałka. Dzisiaj pan Dariusz jest przewodniczącym Dariusz wykształcenia historyk. Pracuje w Muzeum Kresów w Lubaczowie. Drodzy Państwo, żeby nie przedłużać, to zaczynamy. Będą dwie kategorie. Kategoria 1-3 to już wiecie. W kategorii 1-3 jest 10 osób wystąpi. W kategorii klas 4-8 wystąpi 25 osób. Proszę o przedstawienie. Jako pierwsza wystąpi Oliwia Jasińska w wierszu Ziemia Rodzinna Władysława Bełza, a przygotuje się Filip Wirunga. Ziemia Rodzinna Władysław Bełza. Całym tym sercem, duszą niewinną, kocham tę świętą ziemię rodzinną, na której moja kołyska stała, której dawna karmi mnie chwała. Kocham te barwne kwiaty na łące, kocham te łany kłosem szumiące, które mnie żywią, które mnie stroją, którą zdobią ojczyzną moją. Kocham te góry, lasy, gaje, potężne rzeki, ciche ruczanie, bo w tych pogodach, wodzie uzdroja, ty się przeglądasz, ojczyzno moja, krwią użyśniona, we łzach skąpana, tak dla nas droga, tak kochamy. Teraz wystąpi Filip Wirnbach w utworze Pieśń o Fladze Gałczyńskiego, a przygotuje się Michał Saran. Pieśń o Fladze. Jedna była, gdzie? Pod Tobrukiem. Druga była, gdzie? Pod Narwikiem. Trzecia była pod Monte Cassino. A każda jak zorza szalona, biało-czerwona, biało-czerwona. Czerwona jak puchar wina, biała jak śnieżna lawina. Biało-czerwona. Zebrały się mocą flagi, flaga fladze dodaje odwagi. No, no, nie bądź taka zmartwiona, nie pomogą im moce piekła. Jam ciebie, tyś mnie urzekła. Nie zmogą cią bombą ni złotem. I na zawsze zachowasz kłopotę. I nigdy nie będziesz biała, i nigdy nie będziesz czerwona. Zostaniesz biało-czerwona, jak wielka zorza szalona. Czerwona jak puchar wina, biała jak śnieżna lawina. Biało-czerwona. Tak mówiły do siebie flagi i raz po raz strzelił karabin. Zrobił dziurę w czerwieni i w bieli, lecz wołały flagi. Nie płaczcie, choćby jeden strzępek namaście.
barw nie ośmieli. Zostaniemy biało-czerwone, flagi święte, flagi szalone. Spod Tobruku czy spod Murmańska, niech nas pędzi dola cygańska. Zostaniemy biało-czerwone, czerwone jak puchar wina, białe jak śnieżna lawina, biało-czerwone. O północy przy zielonych stolikach modliły się diabły do cyfr. Były szarfy i ordery i muzyka i stukał tajny szyb. Diabły w sercu swoim głupim, bo niedobrym rozwiązywały biało-czerwony problem. Łukała flaga, czym powinna zginąć, bo jestem inna, bo nie taka dyplomatyczna, bo tragiczna, bo nostalgiczna, ta od mgieł i od tkliwej rozpaczy i od serca, które nic nie znaczy. Flaga jak ballada chopinowska, co ją tkała sama Matka Boska. Ale wtedy przyszła dziewczyna i uniosła flagę wysoko. Hej, wysoko, ku samym obłokom, jeszcze wyżej, gdzie się wszystko zapomina. Jeszcze wyżej, gdzie jest tylko sława i Warszawa. Moja Warszawa. Warszawa jak piosenka natchniona. Warszawa biało-czerwona. Biała jak śnieżna lawina. Czerwona jak puchar wina. Biało-czerwona, biało-czerwona. Hej, biało-czerwona. Utwór Polska zaprezentuje Michał Saran, a przygotowuje się Oliwier Zając. Polska. Polska to piękne ogrody i nasze rzeki pełne wody. Polska to nasze morze, to łąki w pięknym kolorze. Polska to jeszcze lasy zielone, a gdzieniegdzie chaty zielone. Polska to nasza rodzinna tradycja, a w radio i telewizji polska audycja. Polska to wspaniały stary Kraków i Pomorze słynący z rybaków. Polska to wysokie góry, których szczyty sięgają pod chmury. Polska to czarny kamień ze Śląska i wszędzie, gdzie jesteś, to Polska. Zapraszam Oliwiera Zająca w utworze Grób Nieznanego Żołnierza Tadeusza Kubiaka. Grób Nieznanego Żołnierza, to tu zebrano prochy z najdalszych frontów świata. Dumny grobowiec w kamieniu, bezimienna mogiła w kwiatach. To tu nie jedna z matek ciężko głowę pochyla, jakby nad grobem własnego, zaginionego syna. To tu chylą sztandary, płyną laurowe wieńce, to tu przysięgamy szepcząc wojny. Już nigdy więcej, nigdy więcej! Teraz wystąpi Kinga Kurak w utworze Warszawski Sen. A przygotowuje się Milena. Warszawskie serce, niejedną piosenkę znam o Warszawie. Wiesz, nie jeden umiem na pamięć. Wiem, że to nasza piękna stolica, że pod jej mostem płynie tam Wisła. Wiem, że jest sławna i bohaterska. Słyną z męstwa,
Helena Witt utworzy modlitwę za ojczyznę, a przygotowuje się Dominika Władyka. W imię Ojca, w imię Syna i Świętego Ducha Polska modli się dziecina, a Pan Bóg ją słucha. W oczach dziecka dwie łzy duże, wiara w każdym słowie. Ojcze, błaga, coś jest w górze, daj ojczyźnie zdrowie. Pobłogosław dłońmi swemi mą ojczystą strzechę, a mnie, to zwój dla mnie ziemi, urość na pociechę. Tak schylony nad posłaniem, dziecię z Bogiem waży, a Bóg słucha z pobłażaniem na ojcowskiej twarzy. Słucha, zważy każde słowo, zadumą się myśli i nad dziecka jasną głową znak zbawienia kreśli. Zapraszam Dominikę Władykę w utworze 11 listopada, a przygotowuje się Laura Grudniak. Dzisiaj wielka jest rocznica, 11 listopada. Tym, co zmarli za ojczyznę, hołd wdzięczności Polska składa. Przystrojony portret dziadka, wzdłuż ram spływa czarna wstęga. Odszedł od nas wód zaświaty, ból do głębi serca sięga. Żył dla Polski, walczył za nią, na bój krwawy wiódł legiony. Siał i orał dla ojczyzny, my zbieramy dzisiaj plony. Żołnierzyków mamy dzielnych, bacznie strzegą granic kraju. Od nas tylko dziś zależy, aby było nam jak w raju. Więc o przyszłość walczmy z połem. Pod sztandarem, z orłem białym, tylko pracą i nauką przysporzymy Polsce chwały. Teraz wystąpi Laura Grudniak w wierszu Oblicze Ojczyzny, a przygotowuje się Wiktoria Wawręczyk. Oblicze Ojczyzny, Tadeusz Różewicz. Ojczyzna to kraj dzieciństwa, miejsce urodzenia. To jest ta mała, najbliższa ojczyzna. Miasto, miasteczko, wieś, ulica, dom, podwórko, pierwsza miłość, las na horyzoncie, groby. W dzieciństwie poznaje się kwiaty, zioła, zboża, zwierzęta, pola, łąki, słowa, owoce. Ojczyzna się śmieje. Na początku ojczyzna jest blisko, na wyciągnięcie ręki. Dopiero później rośnie, krwawi, boli. Zapraszam na scenę Wiktorię Wawręczuk w utworze Modlitwa Polskiego Dziewczęcia, a przygotowuje się Zuzanna Buksa. Wiem ja, bo mi o tym mama powiadała, że dziecię tej ziemi, że jest Polska mała. I wiem, jak mi Polska jest droga i miła, bo się w polskiej mowie pacierza uczyła. Bo mnie polskie niby chlebem swym karmiły, bo mnie polskiej pieśni skowronki uczyły, bo mnie tam na niebie strzeże Matka Boska, ta polska królowa, nasza częstochowska. Bo przy Bożym tronie polscy święci stoją i co dzień się modlą za ojczyznę moją. Więc i ten paciorek polskiego dziewczęcia przyjmij, o wielki Boże, w ojcowskie objęcia, bo on się z mej duszy wyrywa jak łkanie. Ojczyznę kochaną racz nam wrócić, Panie. Jako ostatnia z tej grupy wiekowej wystąpi Zuzanna Buksa w utworze Wisła.
Wisła, najmilsza rzeka i najbliższa. Płynęła tutaj przed wiekami i zawsze jest niezmiernie z nami. Owija wstęgą Kraków sławny i płynie, płynie do Warszawy. W Gdańsku na Wisłę morze czeka, spieszy tam Wisła, polska rzeka. Wisła, błękitna szara Wisła, jest mi najmilsza i najbliższa. I zawsze, gdy o Polsce myślę, myślę, jak rybitka jest przy Wiśle. Dziękujemy serdecznie. Teraz nasze jury uda się na naradę, żeby podsumować tą pierwszą grupę. I to może zaczniemy tak, bo równie, ale może jestem bardzo zaskoczony przede wszystkim poziomem konkursu tutaj wśród tych najmłodszych uczestników. Naprawdę bardzo dużą pracę wykonaliście, wasze zaangażowanie, które było tutaj widoczne, przede wszystkim emocje, które towarzyszyły uczestnikom i podczas prelekcji. Naprawdę zrobiło to na mnie bardzo duże wrażenie. Wszystkim gratuluję. Zachęcam przede wszystkim. Musieliśmy tutaj zwrócić uwagę na kilka poszczególnych czynników. No przede wszystkim dobór repertuaru, kulturę słowa i interpretację utworu. Są trzy główne jakby takie elementy, które tutaj składają się jakby na ocenę. Wyróżniliśmy, powiem już tutaj na samym początku, cztery osoby. Cztery wyróżnienia, a później po prostu damy już po prostu kolejne tutaj nagrody. To co, prosimy, zapraszamy Laurę Równia, która otrzymała wyróżnienie w konkursie poezji patriotycznej dla uczniów szkół podstawowych. A na scenę zapraszamy Michała Salona. Otrzymuje dyplom za zajęcie trzeciego miejsca. Gratulujemy. Proszę bardzo. Kolejny dyplom otrzymuje Oliwia Jasińska za zajęcie drugiego miejsca. Ja zapraszam do nas Wiktorię Wawrelczuk, która również ex aequo zajęła drugie miejsce w konkursie. Bardzo. Dziękujemy. Gratulacje do mnie. I RZ-ko, kochani moi, dwa pierwsze miejsca. Zapraszam na scenę Filipa Birnbacha. I zapraszam również Milenę. Oboje zajęli pierwsze miejsce w dzisiejszym konkursie. Bardzo serdecznie dziękujemy Wam za wszystkie emocje, wszystkich, którzy dzisiaj wystąpili i zapraszamy po dyplom Dominikę Władykę. Oliwiera Zająca. Zostańcie z nami jeszcze, może za chwilę. Gratuluję to Uwaga, uśmiech szeroki, do mnie teraz, do mnie. Dobra, ja dziękuję.